Dacia Sandero 1.5 DCI w ciągu 10 miesięcy przejechała 30 tysięcy kilometrów. To czas wystarczający, by wystawić jej ocenę. To produkowane w Rumunii, bazujące na technologii Renault Auto, w trakcie testu było eksploatowane w skrajnych warunkach. 25-stopniowe mrozy, letnie upały, ulewy czy ekstremalne opady śniegu. Dość powiedzieć, że zaliczyło zimę dekady i powódź tysiąclecia. Pod kołami Daci był śnieg, żwir, błoto, woda, dziury i czasem asfalt. Bo tego prawdziwego, dobrego w naszych polskich realiach wciąż brakuje. Było więc dużo czasu i powodów, by zepsuło się to, co miało się zepsuć na skutek wad technologicznych bądź kiepskiego montażu. Jakie wyniki testu? Otóż nic, ale to absolutnie nic się nie zepsuło. Nie była konieczna ani jedna wizyta na stacji obsługi. Jedynie przy przebiegu około 18 tysięcy km przepaliły się żarówki świateł mijania. Na szczęście ich wymiana jest bardzo prosta i szybka, nawet w trasie o zmroku. Także zimą zostały wymienione pióra wycieracze. W trakcie testu na przejechanie 30 tysięcy km samochód zużył przeciętnie 4,8 litra oleju napędowego na każde 100 km. Większość tego dystansu to była warszawska jazda miejska, czyli korkociąg. Minimalne spalanie uzyskane podczas jazdy pozamiejskiej to 3,4 litra na 100 km z zachowaniem spokoju i umiaru w przekraczaniu dopuszczalnych prędkości. Maksymalnie Sandero przy ostrej, chaotycznej jeździe spaliło 6,8 litra. Te wyniki, jak na samochód wygodnie mieszczący 4 osoby, należy uznać za bardzo dobre. Na koniec testu Sandero trafiło do stacji serwisowej na gruntowny przegląd i analizę stanu technicznego. Sprawdzony został stan zawieszenia, układu hamulcowego, diagnostyka silnika oraz ogólna ocena pojazdu. Werdykt pokrywał się z naszymi ocenami. Auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie zweryfikowaliśmy żadnych luzów ani w układzie kierowniczym, ani w układzie jezdnym, zarówno przednim, jak i tylnym. Nie zweryfikowaliśmy również żadnych wycieków oleju, czyli auto jest w stanie idealnym. Jedyną rzecz, którą będziemy wymieniali podczas tego przeglądu, to będą klocki hamulcowe z przodu, które zostały zużyte eksploatacyjnie przy tym przebiegu. Jeśli chodzi o weryfikację silnika i test z urządzeniem diagnostycznym, nic nie zweryfikowaliśmy. Auto ma wszystkie parametry silnika, mieszczą się w polu tolerancji, wszystko jest w jak najlepszym stanie technicznym. Podczas przeglądu w przebiegach rzędu 100, 120 tysięcy, 150, czyli przy większych, tak naprawdę nie masz również żadnych większych problemów z tymi autami. Jedyną usterką, którą zgłaszali ją firmy ochroniarskie, które dość dużo takimi autami typu Logan czy Sandero jeżdżą, są bojące się fotele. Ale to są to drobne usterki, bo panowie z agencji ochroniarskich, jak wiadomo, są dużej masy, także przy normalnej eksploatacji pojazdów nie widzimy jakichś większych uwag. Nie zaobserwowaliśmy przynajmniej w naszym serwisie. Ogólnie jeśli chodzi o Dacie, samochody to są bardzo mało awaryjne. Klienci tak naprawdę przeżyją na same przeglądy. Nie ma jakichś usterek, które są standardowe. Trudno jest coś więcej na ten temat powiedzieć.